Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: słyszeliście, że powiedziano, nie będziesz cudzołożył. A ja wam mówię, że każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w sercu swoim dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli twoje prawe oko powoduje twój upadek, wyłup je i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, aby zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało zostało wrzucone do piekła. I jeśli twoja prawa ręka powoduje twój upadek, odrąb ją i odrzuć od siebie. Bo lepiej dla ciebie, by zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało poszło do piekła. Powiedziano też, kto by oddalał swoją żonę, niech jej da dokument rozwodowy. A ja wam mówię, że każdy, kto oddala swoją żonę poza wypadkiem związku cudzołożnego, czyni z niej cudzołożnicę, a kto z oddaloną się ożeni, dopuszcza się cudzołóstwa. Tak więc w swoim kazaniu na górze Pan Jezus od piątego przykazania Dekalogu, nie zabijaj, przechodzi dzisiaj do szóstego, nie cudzołóż. I można by powiedzieć, że podobnie zresztą jak przy piątym przykazaniu, Pan Jezus jest bardzo radykalny i stawia bardzo wysoką poprzeczkę. Ale myślę, że nie jest słuszną rzeczą rozpatrywać zarówno to, co słyszeliśmy wczoraj, co Pan Jezus powiedział w nawiązaniu do piątego przykazania, jak i to, co dzisiaj mówi w nawiązaniu do szóstego, to Pan Jezus nie mówi tego po to, żeby nam podnosić poprzeczkę. Nie. Tutaj chodzi o troskę o nas. Wczoraj ta troska wyrażała się zwróceniem uwagi na to, jak bardzo może ranić człowieka to, co mówimy, a jak bardzo może uczynić ten świat lepszym też to, co mówimy. Czyli mówiąc inaczej, jak ważne jest to, co mówimy, jakich słów używamy, w jaki sposób się zwracamy do drugiego człowieka. Też do samego siebie, bo nasze myśli to jest jakiś dialog, rozmowa ze sobą i do siebie możemy też mówić w sposób, który nas jakoś zabija. Niektórzy są bardzo tacy krytyczni, na przykład wobec siebie, formułujący ciągle pretensje, no i w ten sposób siebie jakby też uśmiercają. Ale już zostawmy to piąte przykazanie i przejdźmy do tego dzisiejszego, szóstego. I Pan Jezus właśnie mówiąc o tym, że nawet już pożądliwe spojrzenie na kobietę jest cudzołóstwem, chce nam zwrócić uwagę na to, jak poważną rzeczą jest, kiedy my patrzymy na człowieka przedmiotowo. Jak na przedmiot. I właśnie ten taki sposób patrzenia, czyli właśnie pożądliwy sposób patrzenia, tak, bo kiedy patrzymy na kogoś pożądliwie, czyli że chciałbym mieć na własność, chciałbym posiąść tę kobietę, w przypadku na przykład nie mężczyzny, który pożądliwie patrzy na kobietę, no to jest nic innego jak właśnie takie traktowanie tej kobiety jak przedmiot. I to, co później Pan Jezus mówi, Mojżesz pozwolił wam rozwodzić się, to znaczy dawać kobiecie list rozwodowy. Zauważmy, że tego nie mogła zrobić kobieta. Czyli Pan Jezus mówiąc, nie róbcie tak. Jednak, nie? Mojżesz, nie? Jak pamiętamy, w innym miejscu Pan Jezus powiedział, że przez zatwardziałość waszych serc Mojżesz wam pozwolił. To znaczy
nie wiem, no była taka pewnie presja, czy może nawet po prostu, nie, bardzo powszechnie praktykowano porzucanie kobiet, nie, w Izraelu, i Mojżesz dostał jakby od Pana Boga, od Ducha Świętego natchnienie, żeby jakoś to uregulować, żeby to jednak w jakieś ramy zamknąć, żeby nie było w tym jakiejś takiej totalnej samowoli, nie, która no jest jeszcze gorsza niż w ogóle samo zjawisko porzucania kobiety przez mężczyznę, przez męża. No w każdym razie to, co Pan Jezus mówi dzisiaj, mówi po prostu z troski o nas, najbardziej może o kobietę, tak, bo tak jak powiedziałem, mężczyzna mógł dać list rozwodowy, kobieta nie. I oczywiście Pan Jezus nie byłby sobą, gdyby powiedział, pozwólcie kobietom też dawać listy rozwodowe. Nie. A dlaczego nie byłby sobą? Ponieważ on wie, jak wiele nam daje trwały związek. Tak. Moja obserwacja jest taka, że my bardzo dużo w Kościele, często w Kościele mówimy o tym, że nie wolno się rozwodzić, że małżeństwo powinno być trwałe. I oczywiście nie ma w tym nic złego, że dużo o tym mówimy, bo tak powinno być. Natomiast problem polega na tym, że my za mało mówimy o tym, jak wiele nam daje trwały związek. Czyli jak dużo traci człowiek, który się rozwodzi, który porzuca swoją żonę. I teraz też taka może mała gwiazdka, przypis, nie, że kiedy mężczyzna porzuca swoją żonę, albo też żona męża. Już w momencie, kiedy przestaje dbać o tę relację. Kiedy zaczyna traktować tę drugą osobę, kiedy małżonkowie w małżeństwie zaczynają się traktować właśnie przedmiotowo, zaczynają myśleć, że ta druga osoba jest tylko od tego, żeby wykonywać moje polecenia, że ma żyć po prostu i postępować tak, jak ja każę, czyli tam, gdzie jest przemoc, nie, to tam już mężczyzna lub kobieta opuszcza męża czy żonę. Już w tym momencie, nie dopiero wtedy, jak nie wiem, pójdzie do sądu i powie, że się rozwodzi, albo spakuje się i się wyprowadzi, czy każe żonie, czy mężowi się wyprowadzić. Nie, 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 te, nie to, to opuszczenie jest bardzo dużo niby trwałych małżeństw, w których tak naprawdę doszło już do rozwodu, chociaż one niby tak patrząc na zewnątrz trwają. I warto o tym wiedzieć. I dlatego warto nie tyle mówić o tym, że nie wolno się rozwodzić. To mówiłem też teraz parę dni temu, nie? Że Kościół nie jest od tego, żeby mówić, co wolno, czego nie wolno. No i co z tego, że my będziemy ciągle w kółko powtarzać, że nie wolno się rozwodzić, nie wolno się rozwodzić. Że jeżeli ktoś wejdzie w ponowny związek, to już absolutnie pod żadnym pozorem nigdy już do komunii nie może przystąpić. No i co z tego? Jeżeli my nie dajemy jako Kościół, jako wspólnota wierzących, jako uczniowie Pana Jezusa, jeżeli nie dajemy małżonkom wsparcia, pomocy w tym, żeby ich relacja się doskonaliła. I to już mówiłem nie raz, że ja mam to wielkie szczęście, że dzień w dzień mogę pracować, mogę odbywać spotkania, spotykać się z ludźmi. I to się dzieje dziś wyjątkowo od paru chyba tygodni co najmniej. Mam taki dzień, w którym nie mam żadnego spotkania. To dawno tego nie było, już nawet nie wiem, czy nie więcej niż od paru tygodni, może parunastu. Nie miałem takiego dnia, kiedy nie miałbym żadnego spotkania, przynajmniej parogodzinnego jednego spotkania w ciągu dnia
które jest poświęcone mniej lub bardziej trwałości małżeńskich związków. I dla mnie fascynujące jest to, że jest tak dużo ludzi, którzy chcą tego wsparcia, chcą pomocy. No i dla mnie też fascynujące jest to, że ja mogę tę pomoc, to wsparcie dać. Jakieś, na pewno nie idealne, niepełne, ale tak, ale mogę. Że dane mi było stworzyć wspólnoty, rodziny empatyczne, w których właśnie to zjawisko opuszczania męża przez żonę, czy żony przez męża, no właśnie ustaje, jeżeli nawet było, to ustaje. Dlaczego? Dlatego, że ustaje przemoc. No, tak jak powiedziałem, tam gdzie jest przemoc, tam już jest porzucenie, no, męża czy żony. Tak, i to jest, moim zdaniem, to jest to, do czego nas Pan Jezus zachęca. Zauważmy też, że adhortacja Moris Laetitia, kiedy o tej adhortacji mówimy, to najczęściej przywoływana jest, no pewnie również przeze mnie, nie, ta sprawa, że ta kwestia, że niektóre małżeństwa, niektóre osoby żyjące w ponownych związkach, warto by dopuścić do Komunii Świętej, niektóre, po odpowiednim rozeznaniu sytuacji. Natomiast w tej adhortacji dużo ważniejsze jest, bardzo mocno obecne, szeroko opisane, to, jak ważne jest, żebyśmy jako Kościół troszczyli się o małżeństwa, żebyśmy dawali im wsparcie. Nie, wsparcie, które nie polega tylko na tym, że my mówimy, nie wolno się rozwodzić. Nie rozwódźcie się, bo to jest grzech ciężki. Dzisiaj już coraz mniej ludzi się tym przejmuje. No i co z tego, że jest grzech ciężki? Ja nie umiem żyć z tym człowiekiem. Ja nie umiem żyć z tym mężczyzną, z tą kobietą. Nie umiem, nie umiemy się dogadać. No i co z tego, że jeśli się rozstaniemy i wejdziemy w ponowny związek, to będzie to grzech ciężki. No i co z tego? Tak dzisiaj ludzie mówią. Natomiast jeżeli my jako Kościół będziemy wspierać małżeństwa, uczyć ludzi żyjących w małżeństwie albo przygotowujących się do życia w małżeństwie, będziemy uczyć rozwiązywania konfliktów, życia po prostu w pojednaniu, w jedności, jeżeli będziemy pomagać im, by porzucali przemoc, która jest wszechobecna. Na przykład właśnie tak jak wczoraj sobie mówiliśmy, nie? W sposobie, w jaki do siebie mówimy. No to właśnie wtedy ludzie rzeczywiście nie będą się rozwodzić. Nie? Tak, natomiast sam zakaz czy kara w postaci już absolutnie bezwzględnego zakazu przystępowania do Komunii Świętej, jeśli ktoś wejdzie w ponowny związek, no to już dzisiaj bardzo rzadko może komukolwiek pomóc i pomaga w tym, żeby ludzie realizowali słowa dzisiejszej Ewangelii. Natomiast to jest rzeczywiście ogromnie, ogromnie ważne. O tym przypominają właśnie te dzisiejsze Jezusowe słowa, że jak ważne jest to, żeby małżeństwo były trwałe, bo my, dzieci też, nie? Narodzone w tych małżeństwach, w tym małżeństwie, tej rodzinie, bardzo potrzebują trwałych związków. My tego bardzo potrzebujemy. Nie? Ludzie dzisiaj coraz częściej nie wchodzą w sakramentalne związki, czy w ogóle nie formalizują związków. Dlaczego? Dlatego, że nie wierzą w trwałość związków. Nie wierzą w trwałość. I pytanie, czy my jako Kościół, czy my jako księża na przykład, nie, swoją postawą, potrafimy przekazać ludziom wiarę w trwałe związki. Czyli, czy potrafimy pokazać wierność. Wierność Boga, bo to o to przede wszystkim chodzi, ale poprzez pokazywanie naszej wierności.
po więcej materiałów zapraszam na mój kanał YouTube'owy Akademia Szczęśliwego Życia.